sobota i chciałam Wam pokazać kilka rzeczy związanych z recyklingiem i w ogóle z odzyskiwaniem materiałów, z odzyskiwaniem środków, tak żeby nie marnować rzeczy. Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, kochani. I nawet jestem taka troszkę sotę, bez makijażu, także wybaczcie mój dzisiejszy wygląd, ale po prostu jestem w trakcie różnych prac i postanowiłam, że pokażę Wam, w jaki sposób ja próbuję tak na co dzień właśnie tak troszkę bardziej ekologiczna być. No i właśnie wykorzystywać wszystko, co mam, wszystko, co jest dostępne. I powiem Wam, że zainspirowała mnie dzisiaj Magda Moćko, to właśnie styl bodajże, kanał, tak? I kochani, Magda dzisiaj mówiła o tym, że znalazła wyrzuconą przez kogoś marynarkę, taką bardzo fajną, naprawdę jakościową. Pokazywała ją, pokazywała swoje nowe nabytki właśnie, między innymi właśnie taki recykling, że ktoś czegoś nie potrzebuje, wyrzuca to, udostępnia to innym jakby za darmo, wystawia to gdzieś, żeby ktoś sobie zabrał. No i to jest takie dosyć kontrowersyjne dla wielu osób, ale powiem Wam, że ja coś takiego mega popieram. Uważam, że właśnie powinno się tak robić, powinniśmy wystawiać rzeczy, których nie potrzebujemy, jeśli nie chcemy ich sprzedać, no i właśnie je po prostu udostępniać innym, żeby może ktoś będzie tego potrzebował, może ktoś może sobie to przerobić, zrobić z tego coś superowego. No i ja też tak robię. Powiem Wam, że w ogóle się tego nie wstydzę. Uważam, że to jest fajne, że właśnie wykorzystujemy zamiast zaśmiecać ziemię, zamiast zrobić kolejne śmieci z tego, to właśnie zrobić coś superowego. Pamiętacie moją pufę z opony? No i oczywiście takie rzeczy dla mnie to jest norma, to nie jest jakiś tam wybryk, że to zrobiłam specjalnie dla Was. Ja bardzo dużo takich rzeczy robię, czy pufy z wiadra, czy po prostu jakieś pojemniki, pudełka z odzysku. I zaraz pokażę Wam też kilka takich moich rzeczy i pokażę Wam, co robię, bo obiecałam Wam program o urządzeniu nowego tarasu, no i zaraz Wam o tym też opowiem, przeniosę się tylko do innej lokalizacji. Kochani, jestem w sypialni i moją sypialnię znacie, bo kiedyś nagrywałam tu vlogi. No i powiem Wam, że w mojej sypialni jest mnóstwo też rzeczy, jak wiecie, z odzysku, dywany z Lumpex, znaczy jeden jest taki droższy z Allegro, a ten drugi jest jakiś dychę z Lumpexu. No i wiecie co, dużo takich rzeczy używam i teraz robię projekt na taras, bo pamiętacie, że opowiadałam Wam właśnie o stoliku, który będę robić z opony na taras. Może nawet nie zapowiadałam, że to będzie stolik, ale zamierzam zrobić stolik z takiej dużej opony i on będzie całkowicie z recyklingu, z jakichś odpadowych płyt. Jedyne co, to kupiłam kółka, bo powiem Wam, że nie mam siły się szamotać z przesuwaniem takiego stolika bez kółek, więc kółeczka sobie dokupiłam i po prostu je tylko dokręcę. Natomiast zobaczcie, co tu robię. Nie wiem, czy widzieliście, takie są sizalowe stoliki z takiej liny jakby okręcanej na oponie i to przepięknie wygląda w takim stylu boho, a ja tutaj, kochani, robię, zobaczcie, własną linę. I zobaczcie, już mam tyle zrobione. Tutaj już jest jakieś 15 metrów takiego sznurka kolorowego ze starych podkoszulków. Widzicie? To są podkoszulki pocięte, ja je tnę na takie paseczki. O! I z tego kręcę po prostu plotę, okręcając też wokół własnej osi taką linkę kolorową. Te linki będą w takich właśnie jasnych kolorach, bo mój taras będzie praktycznie biały, taki kremowy z dodatkami kolorowymi. Jeśli pamiętacie z zeszłego sezonu, to mam takie lniane zasłonki tam i no i po prostu będą też białe pokrowce, które zaraz Wam pokażę i będą właśnie, będzie stolik oklejony klejem na gorąco właśnie takimi kolorowymi linkami i myślę, że to będzie super wyglądać właśnie w takim stylu boho trochę, w stylu takim bardzo luźnym, ale to będzie wszystko jasne, kolorowe, także myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Będę też odnawiać wózek taki barowy, który jest na moim tarasie. No i widzicie, tym się zajmuję w takich chwilach, kiedy jeszcze mam odrobinę wolnego. Taką linkę kręcę. Może zrobię jeszcze do tego z drugiej opony pufę do siedzenia. Jeśli starczy mi cierpliwości na tą linę po prostu. Moi drodzy, i tutaj mam rzeczy do sprzedania na Vinted w tej walizie. Ona jest przepiękna, też troszkę chcę ją renowować. To jest taka stara waliza skórzana, ze skóry naturalnej. Jak widzicie, tu jeszcze jest w trakcie porządków. No i tutaj
chcę Wam pokazać, ma te racyki już przygotowane na taras, bo ja mam takie skrzynie drewniane do przechowywania i na nich się robi kanapę po prostu. I zobaczcie, tutaj moje stare oczywiście z lumpeksu narzuty z Ikei, takie kremowe, jasne ekry. I do tego dostałam od brata i bratowej materacyki po łóżeczku dla dzieci. Dwa takie same, ja je obcięłam. No i uszyłam z tych, bo miałam trzy takie narzuty z Ikei, stare, już nieużywane. I uszyłam po prostu takie pokrowce na te materace, na maszynie po prostu, z takimi zakładkami, żeby to się łatwo wkładało, to jest od spodu. Będą po prostu jasne, takie bardzo estetyczne materacyki. No i będę mieć bardzo wygodne meble, właśnie takie tarasowe. No także tak wykorzystałam stare materiały, które te materace by poszły na śmietnik, więc jestem mega zadowolona, że po prostu mam je za darmo i z tych starych narzut. Także też super, super. O, tutaj już jest właśnie kółko przygotowane, wycięte przez mojego brata z takiej dykty starej, z takiej filśni. Widzicie? Do tego stolika na opony. No i tak, idziemy dalej. Kochani, tutaj wkleja się już mój filmik kolejny. A propos tego filmiku, to są stylówki z Riverdale. I kochani, muszę Was bardzo, bardzo przeprosić przy okazji, ale nie wejdą jutro te stylówki w niedzielę, dlatego też nagrywam między innymi dla Was ten filmik, ponieważ robię to w kooperacji z K-Skate. No i niestety nie udało się nam obydwu zrobić na czas tego filmiku. No i po prostu w związku z tym, że umówiłyśmy się, że ten filmik wejdzie równocześnie u nas na kanale, no to na kanałach, no to po prostu przesuwamy go na wtorek, także będzie za 3 dni od dzisiaj, czyli we wtorek po południu odbędą się już te stylóweczki Riverdale. Jeszcze raz Was serdecznie za to przepraszam, że już to zapowiedziałam, a nie dotrzymałam słowa, no ale jakby też jest to nie tylko moja inicjatywa, więc będę musiała po prostu to przesunąć, kochani. Także będą z dwudniowym opóźnieniem. Mój salon, o i kochani, zobaczcie, tu jest moja kanapa. Nie wiem, czy ja już pokazywałam kiedyś na pewno, jak robiłam vloga o moim domu. To jest kanapa skórzana, którą kupiłam z odzysku. Kupiłam od pewnej pani, która sprzedawała tą kanapę, bo kupowała sobie taką rozkładaną do spania. To jest nierozkładane, ale to jest naprawdę bardzo porządna kanapa ze skóry naturalnej, taka nowoczesna. Zobaczcie, ona ma takie, jeszcze widać tu może metalowe nóżki. No i idealnie pasował mi ten kolor. Jak ją zobaczyłam na Allegro, to czy tam na OLX-ie, to mi się bardzo spodobał kolor, bo ja mam tutaj pomarańczowe ściany, zobaczcie, w salonie. No i chciałam tą kanapę. Zakupiłam ją za 400 zł, więc jak na skórzaną kanapę, to ekstra tanio. I jedna wada tej kanapy, że ona była tu rozcięta, no i przez dłuższy czas nie naprawiałam tego rozcięcia. Ona po prostu była zasłonięta o tak poduszką, że tego nie było widać. Ale ostatnio się zabrałam i wiecie co, żeby nie wyrzucać kanapy, nie kupować nowej, po prostu naprawiłam to przecięcie. Są takie preparaty do sklejania i szpachlowania skóry. No i kupiłam też farbę, odświeżyłam kolor kanapy. O, tu widzę, że już mi fajnie koty błotem zawaliły, no ale to się umyje. No i też polakierowałam tą kanapę. Także jest już naprawdę, teraz wygląda praktycznie jak nówka. Błyszczy się, jest przepiękny, taki żywy kolor pomarańczowy. No, no i jest taki praktycznie jak nowy narożnik. Także jestem bardzo zadowolona, że to mi się tak udało zrobić. No i nie wyrzucamy kolejnych rzeczy, bo po co to wyrzucać, skoro to jest nadal dobre. Wystarczy to odświeżyć i jest jak nówka. Mini update mojej szafki. Już Wam pokazuję. Troszkę już jest wykończona. Jeszcze nie w 100%, ale już efekty. Nie mam jeszcze półek oklejonych. No i właśnie, to jest szafeczka. No i zobaczcie, ona jest pomalowana na złoto. Specjalnie pędzlem robiłam taki efekt, jakby ona była wygładzana, jakby ona była szlifowana, jakby taki metal szlifowany. To jest celowy zabieg. Troszkę tutaj światło jest takie do kitu, ale generalnie no jest cała złota. W środku też pomalowałam ją na złoto, żeby te ścianki były ładne. Pokażę Wam już później tak porządnie to we vlogu. No i tutaj jeszcze półeczki będą pomalowane, przepraszam, oklejone aksamitem. Tymczasem pozłociłam też tą szafkę. Taki nowoczesny sposób, jakby trochę miała być niby ta farba zdarta. Nie wiem, jak ten efekt wyszedł, ale starałam się, żeby to było takie właśnie w stylu trochę
takim nowoczesnym shabby chic. No i właśnie jest wyzłocona, jeszcze muszę ją tylko polakierować. No i tutaj tak jakby też ta farba złota odpadła częściowo. Chciałam, żeby tak to nowocześnie wyszło. Trochę chyba inaczej sobie to wyobrażałam, ale i tak moim zdaniem spoko wyszło. Takie złocenia są na tej złotej farbie jeszcze. Takie płatki złota naklejone. No i tam coraz mniej ich jest w dół, bo ona tak schodzi stopniowo. No i tak to będzie wyglądało, kochani. Teraz pokażę Wam coś właśnie, co zapowiadałam, czyli mój nowy dywan, chodnik właściwie. Wiecie, co właśnie Magda mnie mega zainspirowała, Magda Maćko, tym, że się przyznała, że właśnie wzięła wyrzuconą przez kogoś rzecz, bo uważała, że warto ją ocalić. I super, ja to bardzo szanuję, ja to bardzo pochwalam. Uważam, że nie ma się czego wstydzić, bo wstydzić to się trzeba, że się coś marnuje, a nie, że się wykorzystuje coś po prostu dla dobra planety, no i że będzie to nam służyć i będziemy się z tego cieszyć. To jest super po prostu. Kochani, zobaczcie, za mną tam w kuchni widać... zbliżę jeszcze. Zaraz pokażę Wam z bliska przebitki tego. Widać ten chodnik. Moi drodzy, ktoś wyrzucił po prostu chodnik, może nie wiedząc, co to jest. Chodnik z Pakistanu, ręcznie tkany, 3-metrowy, konkretnie 3,15, 3 metry 15 centymetrów. Prześliczny, z kaszmirowej wełny, z dodatkiem pewnie kaszmirowej wełny, bo ja się trochę znam na dywanach, bo się bardzo tym interesowałam kiedyś, właśnie wystrojem wnętrz, dywanami, ręcznie tkanymi, tymi kilimami, dywanami. No i po prostu jak zobaczyłam, on był zwinięty na lewą stronę, jak zobaczyłam, że ktoś to wyrzucił, bo wiecie, jak zbierają te gabaryty, to u nas na wsi to wszędzie stoją te meble wyrzucone, jakieś tam takie dywany. Ja często patrzę, bo odkąd sąsiedzi moich rodziców wyrzucili zabytkowe meble i kupili sobie nową meblościankę, a te meble naprawdę były przepiękne, no, takie przedwojenne, rzeźbione szafki. No i oczywiście mój ojciec to odrestaurował i ma w domu i to są prześwietne meble, naprawdę bardzo fajne, stare starocie. Takie, można powiedzieć, antyki. No to ja nie mam oporów do tego, bo uważam, że co jest śmieciem dla jednego, to będzie skarbem dla drugiego. No i ten dywan był oczywiście bardzo brudny i no i podjęłam się czyszczenia. Po prostu wsadziłam go do wanny i przez 2 dni go prałam, czyściłam, odświeżałam, wlewam płyny do płukania i cokolwiek, żeby wyprać ten dywan. No i naprawdę warto było, bo taki chodnik nowy, tej wielkości, tego gatunku i ręcznie tkany, to się nazywa buszara, bo buszara to jest taki rodzaj dywanu, właśnie takie geometryczne wzory z tamtego rejonu, z Pakistanu, z Indii, z tamtych rejonów. No i ten chodnik ma prześliczny kolor, taki beżowo-różowy, w te piękne właśnie wzory typowe dla tych chodników. No i kochani, ten chodnik jest warty, nowy, ponad 3000 tej wielkości, także no... Nie rozumiem, dlaczego wyrzucić, a nie wyprać, ale może komuś, nie wiem, komuś się już nie podobał, znudził, ktoś sobie kupił w IKEA, a chociaż w IKEA też można kupić takie rzeczy, możecie sobie zobaczyć na tym dziale tych dywanów wschodnich i jakie są ceny tych chodników, także po prostu ja go wyprałam i jest przepiękny, jestem tak zadowolona i kochani, miałam go za darmo, chociaż wykorzystałam do jego prania całe opakowanie szamponu ekologicznego. To nie żałuję, no bo to jest tam 10 czy 12 zł, a chodnik będzie jeszcze mi służył wiele, wiele lat, bo to są rzeczy nie do zdarcia, a nawet jak są troszkę przetarte już później, to one i tak wyglądają pięknie, bo to są ręcznie tkane rzeczy o naprawdę takiej większej wartości, także jestem mega zadowolona, zobaczcie jak on wygląda w przebitkach. Trochę słabe tu światło może być, ale wiecie co, po prostu tak dla Was nagrywam spontanicznie, więc już nie będę tu jakichś ustawień robić, świateł, lamp i tak dalej. Także kochani, no jestem bardzo zadowolona. No i dzisiaj taka pracowita sobota, pozdrawiam Was też, za chwilę się też zabiorę za jakiś obiad. Będę sobie robić, o tam widać kuchnię moją, jakąś kawkę sobie jeszcze szczelę i po prostu będę tutaj coś jeszcze działać. Mam jeszcze trochę ciuchów takich kupionych w lumpeksie do ogarnięcia, do jakieś pranie, jakieś tutaj lekkie porządki, coś na Vinted wystawię. No i życzę Wam wspaniałego weekendu, super, właściwie końca weekendu. No i życzę Wam udanego tygodnia, poprawy pogody i zapraszam już na te Riverdale we wtorek.
Koniecznie przyjdźcie, bo naprawdę już nie mogę się doczekać, bo są tak super te rzeczy. Bardzo mi się podobają te stylówki, nieskromnie mówię, ale myślę, że też się Wam spodobają. Kochani, całuję Was i pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa! A i oczywiście zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień oraz dajcie kciuczek w górę. Pa!